Cześć widzowie. Cześć widzowie. Z tej strony oczywiście Giermar Chodzidzo. Zapraszam na odcineczek. Wypożyczyłem sobie na test kultywator z Kuna. Ten kultywator 9-metrowy zawita po żniwach na naszym gospodarstwie. Chłopaki mówią, mówię tak do chłopaków, nie mam za bardzo czym robić w polu. A to ci damy przy okazji na testy, zobaczysz go, jak porobisz to nam odnasz. I tak my się dosgadali i to tak, no, i dalej jest. Dokładnie, widzicie widzowie, tak to wygląda. Także widzicie widzowie, tak tutaj to wygląda. Tak widzowie, widzicie, byliśmy u tej babci. Wiecie, już jest ciężko z babcią, bo coraz gorzej. Bo babcia już ma tu 94 lata. Już jest coraz gorzej. No. Naprawdę coraz przerąbanie i z babcią przerąbane mamy, ale musimy być twardzi i sobie zdać radę. No, trzeba sobie dać radę. Także widzicie widzowie. Także chcę sobie tutaj skultywować to. Oczywiście zobaczymy, czy będzie orka. Lepiej zależować dokładniej niż później mieć jak na tamtym polu. Także widzicie widzowie, mi zostało tylko pozbierać dwóch kawałków jeszcze. Także widzicie widzowie, talerzujemy. Talerzujemy sobie. Talerzujemy. Talerzujemy sobie elegancko widzowie. Dziękuję wczoraj, że udało nam się tyle dobić subskrypcji, że spadło co prawda, spadło, ale było 900, więc wiem, że was stać widzowie, dobijmy to 900 subskrypcji, żeby tego starało się to nie spadać. Także lecimy po 1000 subskrypcji, wiem, że to jest ciężkie, ale wiem, po wczorajszym live widzę, że mogę na was liczyć widzowie, także... Także widzicie. Po żniwach może też jakieś pole się dokupić. Zobaczymy jak będzie sypać, tak, zboże. Zboże będzie sypać, no. Będzie sypać. Co nie będzie? Musi sypać, no. Tak powiem. Także widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie. Tak to tutaj wygląda. Na pewno będzie, jak będę nagrywał ETS, a to będzie na pewno już kupiony kabel do telewizora i będę nagrywał z telewizora dla was. Bo telewizor jest tak cienki, że postarałem się tam pozakładać tą kamerkę, żeby to tam, no, było. O nie, mogę kamerę, o, ja to co poradzę jakoś. Postaram się to jakoś zrobić.
Zobaczymy. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wszystko wygląda. A widzicie, no, co ja wam będę tutaj pokazywał. Także... Także widzicie. Także widzicie, widzowie. Tak, siewów też jedzą. Czekajcie. Wezmę to, czy... O, wezmę, dobra. Nie wezmę, bo za ciężko jest. No. Tutaj była przecinka taka mniejsza zrobiona, żeby pole powiększać. Będzie zrobione elegancko, już ile nawet to lepiej wygląda. Także widzicie, widzowie, powoli, powoli się tutaj zrobimy. No. Także widzicie, potniemy trochę drzewa. Dobra, dawaj. Dobra, później postaram się to wszystko pousuwać. Tutaj mam jeszcze to pole. Mam zamiar zrobić powoli. Tutaj będę usuwał ten lasiek. Zobaczymy. Dokładnie tak, widzowie. Wsiadamy do mojego Nucholanda i zobaczymy, jak to będzie. Nie idzie, idzie. Nie idzie. Może mogliśmy od razu to, tym sprzętem zacząć obrabiać, nie? Także widzicie, jeszcze to na pół wezmę, przeniosę to i będziemy mogli pracować. No ciężko, widzowie, jest z moją babcią, ciężko, ale będzie dobrze. No, możesz przejść, to się przeżyje, wszystko się przejdzie, jak już tyle z nią mamy, to... Także widzicie, widzowie. Także widzicie. To sobie tutaj robimy. Także widzimy. Dobra, zobaczymy następny dzień. Aha, tu jeszcze. Zobaczymy jeszcze tu. Zobaczymy, jak to tam będzie. Ciągnik bardzo dobrze, że się spisuje i chyba zostanie wszystko na stałe. Tak, bo to jest moje pole. Tutaj są tylko belki do zbierania, no i tam. Tu. Już nie było, bo na to by spresowywane, nie? Nie, to mogę stale żałować, bo byłoby razem. Dobrze, także zrobimy dzisiaj sobie dwa pola. Widzowie.
dwa pola, bo tam mi już ta słoma niepotrzebna. Nie potrzebuję na tyle słomy. Sprasuję, dokończę z łaziki, będę akurat miał dość. Także elegancko właśnie. Tak, widzowie, sami widzicie, jak tutaj to idzie elegancko. Idzie. No Holland elegancko naprawdę sobie daje radę. Ciśnie, naprawdę ciśniemy. Ciśniemy od razu. Ciśniemy od razu. Także widzicie, widzowie. Teraz kultywujemy. Cionik se daje radę elegancką. Mogło być, wiadomo, ciut lepiej, nie? Ale tyle pola, co my mamy na razie, to nie ma jakoś dużo, no. Nie mamy dużo pola, a no, może jest trochę tego już, tego pola, ale mi to tam wystarcza, no. Jak na razie, no. Jak coraz większe maszyny będziemy kupować, wiadomo, no. Nie mogę teraz! Także widzicie, widzowie. Także to wygląda, tak. Talerzujemy sobie. Także. Tak. Także widzicie, widzowie. Także widzicie, no mama coś mi tam dawała, więc. Ale dobra. Także widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. Ta, ten, kultywacja cały czas, ciąg dalszy. Już naprawdę, ja już, widzowie, się zapytacie, ile ty masz jeszcze tego pola tutaj w farmingu. Właśnie to już jest przedostatnia działka. Jeszcze dwie działki ostatnie mi zostały do kultywacji i mam spokój. Tak, tutaj wszędzie będzie zboża, będą wysiane, także no. Wapno też wszędzie będzie dawane. Wapno to musi być dawane. Postanowiłem, że zrobię bezorkowo, dlatego że już naprawdę chciałbym tu zasiać i zobaczyć, jak to tam będzie, na tych moich działkach będzie. Muszę zrobić, żeby przynajmniej było nawożenie. No chodzę dość długie. Lada będzie na mnie robił. No, widzicie, jak sobie robić. Coraz większe maszyny, to
Da radę. Do rozsiewacza go wezmę tu, a sobie radę. Mam taką nadzieję, no. Także sami widzicie, coraz mniej tego pola zostało. Mam tylko te balety do złożenia, ale to wiadomo. Także sami widzicie. A do ciągnika chyba nie mam takich wideo. Sprawdzę, ale wątpię, żebym miał. Różne, nie będzie. Tu mam wały, nie? Ta, wały będę chciał mi kupić, wały. Kable tutaj nie mam. Ale czekaj, technologia Bell. Nie mam. Łatwo bym miał. Teso da się ogika i mogę sobie podpiąć. Tak, teso do ciągnika. Ale na razie nie. Ta, widzowie, widzicie, talerzujemy, chcę to potalerzować, skończyć. Kończyć i jeździć tylko i siać, no. Także no. Także widzicie, widzowie. Tak, widzowie, widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie. Postaram się, widzowie, postaram się pracować na zakładzie i jeszcze ciągnąć gospodarstwo, ale albo, o, będę miał lepiej pomysł. Nie, no nie firmy. Zobaczymy, będę na pewno na zakładzie robił i ciągnął gospodarstwo, więc. Zobaczymy. Tak, bo bym chciał resztę, ten dziadek, pradziadek mój w sumie zresztą oddał dużo ziemi na państwo, bardzo dużo oddał na państwo. No i chciałbym dowiedzieć się, kto kupił, bo bym od tego właściciela wykupił tą ziemię. Nawet żeby mi spuścił w dzierżawę, to chętnie wezmę. Poważnie. Także widzicie. Także się uprawia, widzowie. Uprawimy to. Ten. To będzie następny nowy nabytek. Właśnie taki kultywator. A dlaczego taki duży? No, żeby robota szybciej szła. A wiecie, jak ciągnik mi sobie bez problemu z tym radzi, to samo nie, prawda? Także elegancko ją widzę. Teraz jaki jest? Jeszcze muszę do... domontować tylko tę laturę. Wyborzyć sobie tego tura od
I tylko żeby pozwolić debel z tamtych pół, będzie kolej. Tak, bo są działki, o których jeszcze myślę, że na razie nic z tego. To już nie jest moje pole. Chciałbym, żeby były moje, ale nie. To już są sąsiadów pola. Także ja już się nie wcinam. Tu są ładne kawałki, no ale na razie. Zobaczymy, jak będzie w trakcie żniwka. No bo na razie to chyba. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Na tym hektarze sąsiada. No nie moim hektarze, bo tamte jest moje. Zrobimy uprawę bezorkową w takim wypadku, więc jedyne wyjście nam zostaje właśnie uprawa bezorkowa. Także widzicie, widzowie, jak to wygląda. To pole obok nie należy do mnie, więc także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda. No to a tam przyjmują w bagietki. Ale dobra. Także widzicie, widzowie. My sobie chcemy tutaj stależować. Tak, chcę sobie tutaj skultywować, żeby móc już powoli siać na tych moich hektarach. Trochę ich tych hektarów posiadam, także takie życie. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. My sobie talerzujemy elegancko. Trzeba nie stależować, tylko kultywujemy. No bo talerzówka, no myśmy mogli to męczyć, ale dobra. Tak to tak samo farmingo robi jak talerzówka, więc. Także widzicie, widzowie, tak to tutaj bywa. To będzie na pewno nowy nabyty, bo robota naprawdę ubłaganie z nim leci. No i pewnie następny ciągnik, który by był z ciągników już tych, to by był, ja bym chciał sobie ściągnąć renie. Tak, by miał renę, tylko mocną renatkę bym się ściągnął. Także widzicie, że tak tutaj to wygląda.
Także widzicie, tak tutaj to wszystko elegancko wygląda. Także widzicie. Dobrze. Elegancko lecimy. Także widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie. Tak tutaj wszystko elegancko wygląda. Tak, widzowie, tak. No widzicie, chcę to wszystko zrobić. Nie piszcie mi, że ja nie umiem orać czy coś, czy tam źle uprawiam, bo lecę szybko bezorkowo, dlatego że chcę szybko to zasiać, żeby zobaczyć plony jakie będą. To głównie chodzi o plony, no. Tak, widzowie. Także widzicie, widzowie, tak to tutaj to wygląda. My sobie oczywiście robimy. Talerz, ten kultywujemy. Także zobaczymy. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda i nic się na to niestety nie poradzi. Także widzimy, robimy to, skończymy za chwilę, zostanie tylko jedna działka, dwie działki. Wypożyczyć mi został jeszcze rozrzutnik, żeby ten obornik jakoś... No i tak muszę tura kupić i tak, więc... Wypożyczymy w sumie. A za ile idzie tura wypożyczyć? Bo tura to ja mam na podwórku. Także widzicie, widzimy. Tak widzicie. Także widzicie, widzowie. U nas się naprawdę ciężko. Ja jestem od najmłodszych lat i dużo pomagałem wujkom w gospodarstwie. Naprawdę starałem się na każde żniwa przygotowywać. A o sianie to już nie wspomnę, nie? Siano to była jedna z lepszych czynności, które bardzo kochałem robić. Także no. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. Ja ledwo, widzowie, właśnie
Ja to ledwo, ledwo robię. Tragedia. Bo ledwo to... No, dajemy radę. Mam tyle, to tam pikuś. Dobra, widzowie, tyle to tam... No. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Talerzujemy, kultywację robimy oczywiście. Także widzicie. Także widzicie, widzowie, zobaczymy jak to tam będzie. Także widzicie, widzowie. Postanowiłem to trochę poprawić. Poprawimy to, żeby nie było lipy. Tamtego już nie poprawię, ale tego to poprawię, bo nie mogę patrzeć jak to takie jest. Bardzo dużo, sami widzicie, że dużo pola mam. Jestem w szoku, że Nuchelan to naprawdę poobrabiał. Grosze powinniśmy zapłacić. Nie wiem, nie. Sprawdzimy, czekajcie widzowie. Sprawdzę to na innym modelu. Przepraszam widzowie. I się bekło. To będzie ciągnik, który chcę sobie kupić, ale to spokojnie. Tak, czapka sobie kupię. I tego sobie wstawię, kupię, żeby był i cieszył oko. O, tak powiem. Dobra. Ciągniki są tu. To są chyba w średnich ciągnikach, mi się wydaje, ten mój New Holland. Dobra. Ile kosztuje konsola? Starczy, dobra. Jakąkolwiek. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Także widzicie, a żeby my prosiliśmy babcię, żeby przyszła do nas, czy do innych ciotek, no bo ciocia ma dużo dzieci, babcia znaczy, no, babcia ma dużo dzieci, mają, nawet zrobili dla babci własne pokoje,
żeby babcia była sama. Nie, nie odpowiada jej. Mamy taką ciężką sytuację teraz, że wiecie, dużo się wymieniamy tymi dyżurami. To tydzień jeżdżę, czy co dwa tygodnie jeżdżę, bo przynieść babci drzewa. Coś tam porąbę zawsze tego. Także no, jakoś trzeba sobie radzić. Ale naprawdę powiem wam widzowie, że naprawdę nam ciężko. Dobrze nas jest tyle, wiem. Także no. Także widzicie widzowie. Także widzicie widzowie. Także widzicie widzowie. Tak się tutaj gospodarzy na tej mapie. No, pola nie mam dużo. Dobra, mam dużo pola. Mam dużo pola, także szykują się jakieś zakupy na jakieś działeczki, tak? Może z tamtej strony coś jeszcze. Myślałem o tych największych działkach, żeby na razie jeszcze dokupić, ale zobaczymy. Zobaczymy po żniwach w ogóle, widzowie. To pole zostanie już takie. Tak, widzowie, także widzicie, tak to zostaje, no. Tak to wygląda. Tu, tam mam zrobione. To mam większość hektarów obrobione i fajnie. Tak, także widzicie widzowie. Także widzicie widzowie. Tak, widzicie widzowie. Tak, widzicie widzowie. My co chcemy tu pokończyć? Tato się coś tam drze, bo to właśnie chodzi o tą babcię, nie wiem. Są straszne problemy z tym mamy, a jest tragicznie, więc ja nie chcę o tym mówić nawet, bo mi brakuje słów. Rozmawiałem z nią, żeby babcia kiedyś przyjechała do nas, czy nawet, no ty. Nie, nie ma szans. To jak nie ma szans, to nie mamy o czym rozmawiać. Także takie życie, no. Ciężko się mamy, a dobra. Także widzicie. Tyle będę. O matko, dobra, udało się. Widzicie widzowie. Po prostu dęba z tym stoi, ale daje maszyna radę, to chyba najważniejsze. Ja jadę tylko sobie tura założyć. Konsolę do tura i. Tak, widzowie, tak jak widzicie. Dobra, widzowie, ja będę się z wami żegnał, bo ja nie chcę odcinka dzisiaj przedłużać, więc łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczyska. Polecimy po 1000 równych subskrypcji.